W pewnej szkole badano czytelnictwo w klasach pierwszych. Poniższa tabela przedstawia, jaki procent wszystkich książek wypożyczonych przez klasy pierwsze ze szkolnej biblioteki w roku 2018-2019 wypożyczyły klasy 1A, 1B i 1C. Podpunkt A. Wyraź w punktach procentowych i w punktach bazowych różnice w czytelnictwie pomiędzy tymi klasami. No dobra, no to w tych punktach procentowych. Co możemy powiedzieć? Klasa 1B przeczytała, wypożyczyła o, no i tutaj sobie policzmy między 31,2 a 23,4, odejmijmy sobie, żeby tam nie było, minus 23,4, to mamy 7,8 punktów procentowych, czyli klasa 1A wypożyczyła o 7,8 punktu procentowego mniej książek od klasy pierwszej B, co się przekłada w punktach bazowych na 780 punktów bazowych mniej od klasy pierwszej B. I na przykład tutaj weźmy, porównajmy pierwszą B i pierwszą C. Widzimy, że pierwsza C więcej od pierwszej B. I teraz o ile? No tutaj na oko widzimy, to jest 37,2, to jest 32,76, czyli to jest 1,56 punkta bazowego. 1,56 punkta procentowego, co odpowiada 156 punktom bazowym wzrost. Czyli można powiedzieć, że w klasie pierwszej C liczba wypożyczonych książek była o 156 punktów bazowych większa od klasy pierwszej B. No i można tak się bawić, na przykład pierwszą A z pierwszą C porównywać. Można powiedzieć, o ile tam pierwsza A mniej od pierwszej C i tak dalej, a to już wiadomo, o co chodzi. Patrzymy, jakie to są różnice w punktach procentowych i możemy wtedy pomnożyć liczbę punktów procentowych przez 100 i mamy liczbę punktów bazowych i tyle filozofii. Podpunkt B. O ile procent więcej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki klasa 1C od klasy 1A? Teraz chcemy o ile procent więcej, nie o ile punktów procentowych, tylko o ile procent. Odpalamy sobie maszynę liczącą, bierzemy 32,76, dzielimy przez 23,40, 70,40, cyk, wychodzi tyle, mnożymy razy 100%, czyli mamy o 40% więcej, czyli o 40% więcej. Czyli zobaczcie tam kilka, powiedzmy około 8 punktów, niecałe, ponad 8 punktów procentowych przełożyło się o 40% więcej. No i podpunkt C. O ile procent mniej wypożyczyła książek ze szkolnej biblioteki klasa 1A od klasy 1B. Porównujemy się względem pierwszej B. Czyli pierwsza A przez pierwszą B razy 100%. Czyli lecimy. Czyli 23,4 podzielić przez 31,2 i to jest tyle razy 100%. Mamy 0,75. Było 100%, spadło nam na 75%, czyli o 25% mniej. No i oto całe rozwiązanie.